Czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się za kulisami filmów? Dziś przyjrzymy się wyjątkowej parze aktorskiej, Grażynie Barszczewskiej i Romanowi Wilhelmowi, których wspólny występ w karierze Nikodema Dyzmy zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego kina. Mówiono, że na ekranie nie musieli grać zakochanych, uczucie między nimi było prawdziwe. Jak wyglądała ich relacja poza kamerą? Czy faktycznie ich serca biły równym rytmem także w rzeczywistości? Odkryjemy to, analizując ich życie zawodowe i osobiste. Grażyna Barszczewska od najmłodszych lat marzyła o karierze muzycznej, jednak jej życiowa ścieżka niespodziewanie skierowała się w stronę aktorstwa. Pomimo początkowych trudności i przymusowego opuszczenia Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej po zaledwie kilku miesiącach nauki z powodu zarzutu zbytniej wrażliwości, z biegiem lat udowodniła, że jej prawdziwym powołaniem jest scena. Grażyna nie tylko przekroczyła te trudności, ale też okazała się być aktorką z prawdziwego zdarzenia. Z kolei Roman Wilhelmi, który pozostawił trwałe ślady w polskiej kinematografii dzięki rolom w takich produkcjach jak Kariera Nikodema Dyzmy, Alternatywy 4, czy Czterej Pancerni i Pies, doświadczył zarówno zawodowego spełnienia, jak i statusu znaczącej gwiazdy. Jego życie osobiste jednak charakteryzowało się znacznymi turbulencjami. Kazimierz Kuc wspominał, że Wilhelmi, mimo swojego uroku i skłonności do romansów, największą pasję i miłość zawsze żywił do teatru i filmu, gdzie jednak uchodził za osobę o silnym charakterze i despotycznych inklinacjach. Spotkanie Barszczewskiej i Wilhelmiego miało miejsce na deskach Ateneum, gdzie ona jako młoda absolwentka szkoły teatralnej, a on, doświadczony i uzdolniony aktor, stawali przed szansą wspólnej pracy. Wilhelmi, będąc o 11 lat starszym i posiadającym status gwiazdy, przy pierwszym spotkaniu wyraził się o Barszczewskiej w sposób, który był typowy dla jego bezpośredniego charakteru, komentując jej wygląd w sposób niezbyt subtelny. Dodatkowo, piękno i talent Barszczewskiej nie umknęły uwadze Janusza Warmińskiego, dyrektora teatru, który był wówczas mężem znanej aktorki Aleksandry Śląskiej. Niestety w środowisku teatralnym krążyły plotki, że każda potencjalna sympatia dyrektora była zagrożeniem dla jego żony, która miała nie cofać się przed niczym, aby eliminować rywalki. Według tych opowieści podobny los miał spotkać również Grażynę Barszczewską, co dodatkowo komplikowało jej początki w świecie teatru. Przed rozpoczęciem lat 80. Roman Wilhelmi i Grażyna Barszczewska, będąc cenionymi aktorami w swoim teatralnym środowisku, stanęli przed życiową szansą, która miała odmienić ich artystyczne drogi. Otrzymali propozycję udziału w adaptacji filmowej znanej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, Kariera Nikodema Dyzmy. W tej produkcji Barszczewska przyjęła rolę Niny Ponimirskiej, natomiast Wilhelmi wcielił się w postać tytułowego Nikodema Dyzmy, który zyskał serce Ninusi, granej przez Barszczewską. Ich wspólne występy na ekranie przyniosły spektakularny sukces i zauważalną chemię między postaciami, co nie umknęło uwadze publiczności oraz mediów. Kuluarowe pogłoski zaczęły sugerować, że intensywne uczucie, które wydawało się płynąć między ich postaciami na ekranie, mogło być odzwierciedleniem rzeczywistych emocji między aktorami. Chociaż Wilhelmi i Barszczewska nigdy oficjalnie nie potwierdzili tych domysłów, prasa nie szczędziła spekulacji i anegdot, twierdząc, że między aktorami iskrzyło również poza planem filmowym, dodając plotkom barw i przyciągając jeszcze większą uwagę do ich ekranowego duetu. Rozprzestrzeniające się plotki o romansie między Grażyną Barszczewską a Romanem Wilhelmi nie były całkowicie nieuzasadnione, szczególnie biorąc pod uwagę reputację Wilhelmi jako znakomitego uwodziciela i osobistości znanej z licznych miłosnych podbojów. Barszczewska w jednym z wywiadów portretowała Wilhelmi jako postać pełną kontrastów: Roman mógł być wobec mnie czasem brutalny, jednak zawsze był do bólu szczery, co było jego wielką zaletą. Był prawdziwym czarodziejem towarzyskim, świetnym kompanem. Znaliśmy swoje słabości i doskonale umieliśmy się z nich śmiać, co dodatkowo ułatwiało nam pracę, gdyż Roman miał również zdrowe poczucie humoru i potrafił śmiać się również z siebie. Ich współpraca nie ograniczała się jedynie do filmu Kariera Nikodema Dyzmy. Lata później ich ścieżki zawodowe skrzyżowały się ponownie w teatralnym spektaklu Dwoje na huśtawce, który przez wiele lat cieszył się ogromnym powodzeniem. Wilhelmi otwarcie wyznawał, że praca z Barszczewską była dla niego wielką przyjemnością, opisując ją jako swoją ulubioną partnerkę sceniczną zarówno na deskach teatralnych, jak i przed kamerą filmową. Podczas wywiadu z Marcinem Cejrowskim, odnosząc się do nieustających plotek na temat jej rzekomego romansu z Wilhelmi, Barszczewska z humorem stwierdziła: gdybym miała brać na poważnie każdą plotkę, to
to zagrałabym o wiele mniej ról niż w rzeczywistości. Dodała też, że przyjaźń, jaka ich łączyła przez niemal 3 dekady, była dla niej cenna i nigdy nie stanowiła tematu tabu w jej rozmowach czy publicznych wypowiedziach. Barszczewska podkreśliła trwałość i głębię ich relacji, co pozwalało im na swobodną i szczęśliwą współpracę przez wiele lat.